Dzień dobry, serdecznie witam. Tydzień temu odkryłem na Allegro kamerę termowizyjną, taką malutką, zobaczcie. Podejdźcie, proszę, bliżej, zobaczcie, jakie ona ma możliwości. Widzimy tutaj obraz 32 na 24 piksele, czyli bardzo mało, ale na przykład możemy zobaczyć, który z tych dwóch kubków jest nagrzany. Ten jest zimny, ten jest nagrzany. Możemy zdjęcia zrobić. Bardzo wygodna opcja robienia zdjęć. No, porównajmy, to jest nieprofesjonalny sprzęt, ale telefon komórkowy, który się na złość zawiesił w tym momencie. Tak wygląda obraz z kamery termowizyjnej w aparacie cyfrowym. Tak wygląda w tym bardzo tanim urządzeniu za 300 zł. Jest różnica kolosalna, ale też jest różnica kolosalna w cenie i w zachowaniu. Robimy zdjęcia, możemy te zdjęcia przeglądać. Mamy wejście USB-C. Mamy tam pamięć w środku 18 MB. To się wydaje mało, ale starczy nam na około 150 zdjęć. Tak wygląda oferta na Allegro. 299,99 zł. Zobaczcie. I tu mamy wszystkie rzeczy opisane. Do mnie ta rzecz szła dokładnie przez tydzień czasu. Także bardzo szybko. Jest to lekkie. I teraz zobaczcie jeszcze proszę zdjęcia, które wam przygotowałem na moim u mnie. To są zdjęcia przegrane z kamery. Widzicie ową wielkość ich cięża 154 kB, także bardzo mało. I teraz zobaczcie, tutaj robiłem test, jeżeli chodzi o temperaturę bezpieczników. Widać wyraźnie, że ten element jest bardziej gorący od pozostałych. Tutaj mamy gotowanie wody w czajniku. Zaczyna się gotować, widać grzałkę, widać, że to wszystko się zaczyna grzać. Zdjęcie kota. Widać, że to są wszystko piksele, tak naprawdę 32 na 24. Pokazana jest maksymalna temperatura, pokazana jest temperatura minimalna, w którym miejscu. To automat znajduje nam temperaturę i ją wypisuje. Co my tu jeszcze mamy? Zdjęcie twarzy. To samo. Nie są to perfekcyjne rzeczy, ale tak jak mówiłem, za te pieniądze. No i zdjęcie mojego domu. Widać zarys domu, widać komin. Teraz też robiłem zdjęcie i pokażę wam filmik, jak szedłem o 21 wzdłuż mojego domu. Widać wyraźnie, gdzie jest kostka brukowa, jak to wygląda. Także polecam wam w tym momencie, jeżeli oczywiście potrzebujecie prostą, tanią termowizję, taką do zabawy tak naprawdę, ale pokazującą, gdzie jest najcieplejszy element na badanej płytce drukowanej, remontowanej. Możecie szybko sprawdzić, gdzie wam się panele grzeją i możecie szybko sprawdzić, gdzie wam się instalacja elektryczna grzeje. Za 300 zł z przesyłką. Także to jest odkrycie roku u mnie, bo nie spodziewałem się, że termowizja może być tak tania w tym momencie. Oczywiście, jeszcze raz powtarzam, prosta, prymitywna termowizja, ale wystarczająca do bardzo wielu zastosowań amatorskich i do szybkiego znajdywania, tak jak na przykład gorących rzeczy. Widzicie, gorący kubek jest bardzo wyraźnie widoczny. Nie wiem, czy będzie widać temperaturę tego kubka, ale myślę, że w tym momencie jest to zauważalne. A obok znajduje się kubek zimny. Serdecznie dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.